Hej, cześć, siemano, z tej strony Araulen i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Filmie, który miał być wczoraj o godzinie 15, jednakże pewne zmiany wewnętrzne spowodowały, że musiałem ten film przesunąć na dzisiaj i w dodatku na taką dosyć późną godzinę, bo poza tym już po wczorajszym dniu nie miałem kompletnie siły, żeby bawić się w nagrywanie, a dzisiaj znowu od rana ktoś coś ciągle chce. Także przechodząc do rzeczy. Projekt Polska Farma 2017. Co to jest, co to znaczy, o co chodzi i co z tym wspólnego ma Playway. FarmExpert 2017. Myślę, że większość z was doskonale wie, że tak będzie się nasza gra nazywała na świecie. Przede wszystkim sprzedaż Steam i sprzedaż pudełkowa. Jednakże doskonale też wiecie, że w Polsce gra do tej pory nazywała się Symulator Farmy 2016 i 15, poprzednia część. I myślę, że też większość z was wie, a jak nie, to zapraszam do filmu, do którego gdzieś tam odnośnik powinniście mieć, że naszym partnerem był do tej pory Techland, a Techland ma teraz swoją grę Symulator Farmy 17 Pure Farming. No to cóż, potrzeba było jakiegoś innego dystrybutora, wydawcy na Polskę. No i padło na Cenegę, która przedstawiła naprawdę fajne warunki współpracy. Dobrze, więc dlaczego Polska Farma? Otóż tak, Cenega chciała swoją nazwę. Coś takiego, powiedzmy, sielskiego, co kojarzyłoby się Polakom jakoś tak pozytywnie i co po prostu miałoby jakieś tam fajne takie nawiązania do polskiego rynku. Stąd nazwa Polska Farma. I teraz wyjaśniając. Cenega bardzo fajnie promuje grę pod względem nazewnictwa, ponieważ jednocześnie informuje, że jest to następca symulatora Farmy 2016 i jednocześnie Polska Farma to tylko i wyłącznie polski tytuł Farm Experta 2017. Także tutaj mi się podoba, jak oni to wyjaśniają. I może przejdźmy do rzeczy, czym gra będzie się wyróżniać. Otóż chodzi o to, że to będzieby rozwinięcie SFA 2016. No, numerek też w pewien sposób na to wskazuje. Jednakże mam tutaj na myśli tego patcha, który wyszedł w czerwcu chyba i który sporo rzeczy dodawał. Obecnie nie wiem. Nie wiem na tę chwilę, co będzie zrobione z zawartością SFA 2016, ponieważ umowy były inne, potem z Techlandem wyszło co innego i jakby ten patch taki stał się teraz takim jakby ziarenkiem niezgody pośród firmy. I szczerze mówiąc, pojęcia nie mam w tej chwili, czy on zostanie, czy będzie koniec końców cofnięty. Przechodząc do rzeczy, kto ma SFA 2016 mniej więcej wie, co tam ten update dorzucił. Ja teraz przedstawię wam przede wszystkim zmiany, które będą się różnić pomiędzy SFM 2016 update z czerwca a Polską Farmą 2017. Troszkę tego jest i może tak. Zaczniemy od tego, że będą troszkę przebudowane wnętrza pojazdu. Znaczy tutaj mam na myśli na przykład ruchome jakieś tam joysticki, ruchome pedały, podświetlane komputery pokładowe i tak dalej, i tak dalej. Coś takiego, takie fajny smaczek. Dodatkowo obsługa pada od Xboxa, pełny modding na dzień premiery, multi, bez żadnego przekierowywania portów ani innych zabaw, po prostu dajecie stwórz grę i tworzycie swoją grę, dajecie dołącz do gry i szukacie serwerów. Na takiej dosyć prostej zasadzie to działa. Udało nam się fajne oprogramowanie do tego stworzyć. Płynny lot, pojawianie się obiektów. Tutaj mam na myśli przede wszystkim drzewa i jakieś inne obiekty. I aby one będą się tak dosyć płynnie pojawiały. Chcemy to też dać jeszcze na rośliny, ale tutaj nic nie jestem w stanie obiecać, ponieważ zwyczajnie nie wiem, czy się wyrobimy. Przerysowane, poprawione mapy w padzie zamiast generowanych przez grę. Nie wiem, nie pamiętam, ale SF 2016 chyba tego nie dostał, skoro to jest na 30 czerwca zapisane tutaj, także chyba tego nie dostał. W każdym razie przerysowane takie dosyć ładne te mapki teraz w tym padzie są, takie dosyć klimatyczne.
dodatkowo zmiany przy koszeniu kukurydzy, jakkolwiek by to nie brzmiało. Do tej pory jak zlecaliśmy, to chyba można było kosić tylko na ziarno. Albo na sieczkę. Nie, na ziarno chyba tylko można było kosić. A teraz chcemy dorzucić tak, że jest wybór, czy na ziarno, czy na sieczkę. I jeśli wybieramy na sieczkę, no to pracownik jedzie i po prostu rurę fajnie nakierowuje, tak jak wokół niego sobie jedziemy. Także po prostu myślę, fajna rzecz, dosyć znana, i to nie jest wymyślenie koła na nowo, ani nic innowacyjnego, ale tego brakowało i myślę, że to będzie fajna sprawa. Poprawki dla zaczepek, dla zaczepów i stopek przyczep. Tylny tuz mniej sztywny, pływający, czyli tutaj powiedzmy do tej pory jak oraliśmy, no to i traktor wszedł w bruzdę, to pługi szły mniej więcej tak, a teraz będą szły równolegle do gleby. Tak. Dodatkowo poprawki tekstur leżących traw, modeli skoszonych zbóż i rozdzielenie tuzów, to znaczy osobne sterowanie przednim i tylnim. Plus całkowicie polska mapa w polskim klimacie, stąd też między innymi nazwa Polska Farma. Więc tak, to są zmiany względem SFA 2016 po update'cie. I powiem tak, możecie kupywać, nie musicie, prawda? Nikt was do tego nie zmusza, preordery są już dostępne na gry online i na move.pl i możecie tą polską farmę sobie kupić. Jeśli chcecie nas wesprzeć, jeśli chcecie po prostu być częścią polskiego produktu, myślę, że fajna sprawa. I co jeszcze mogę powiedzieć, że jeśli mielibyście jakieś pytania, no to śmiało w komentarzach, bo no, temat może być niejasny. No, wiem, że niektórzy mogą się oburzyć, że miał być update do SFA 2016 kolejny, tymczasem jakieś pogłoski się pojawiają o cofnięciu tego w ogóle. Tylko że tutaj osobiście w firmie nie czujemy się z tego powodu winni, bo najzwyczajniej w świecie jeszcze w czerwcu, gdy wypuszczaliśmy tamten update, byliśmy pewni, że dogadamy się z Techlandem i że to on będzie po raz kolejny naszym partnerem na polskim rynku. Tymczasem jakby olano nas, musieliśmy się dogadać z Cenegą, w sumie z czego się cieszę, bo myślę, że przy współpracy z Cenegą zaczną się dobre czasy dla naszej gry. Natomiast Techland dopiero pod koniec lipca nas poinformował, że mogliby wziąć naszą grę, ale tam pod takim i takim warunkiem. Także myślę, że tutaj będzie współpraca z Cenegą lepiej na tym polu wyglądać. Jeśli chodzi o zawartość daty premier, data premiery 2 września tego roku, zawartość taka sama jak w wersji światowej, to znaczy mimo polskiego tytułu nie będzie żadnego rozdzielania, inne daty premier, inne zawartości jak w przypadku symulatora farmy, tylko będzie najzwyczajniej w świecie ta sama zawartość, tylko inny tytuł. Nawet jak kupicie wersję pudełkową tej polskiej farmy 2017 i aktywujecie to na Steam, to po prostu wam się wyświetli na Steamie jako Farm Expert 2017. To taki tytuł regionalny, ale nie rozdzielamy tego na Steamie, tylko jakby łączymy to ze światówką, żebyście mieli tą samą zawartość, żebyście byli równo traktowani. Wiem, że mogą się na nas teraz gromy posypać w związku z tym, co się dzieje wokół SFA 2016. Jednakże myślę, że za jakiś czas każdy się z tym pogodzi, bo dla mnie też to nie było proste się dowiedzieć, że po prostu całkowicie strategia, którą sam opracowałem, się zmienia. Jednakże myślę, że teraz będą naprawdę lepsze czasy, bo dzięki współpracy z Cenegą, dzięki czystym warunkom możemy wydawać grę w tym samym czasie wszędzie z tą samą zawartością, a polska nazwa dodaje takiego, myślę, śląskiego klimatu, zwłaszcza tym bardziej, że będzie polska mapka w grze i jakieś tam polskie maszyny dodatkowo. O kulisach współpracy z Techlandem mówił nie będę. Myślę, że nie ma sensu. Teraz zaczynamy nosić nowy rozdział w historii naszej gry. Nazywa się Cenega i jednocześnie Polska Farma. Dokładnie. Grę możecie zamówić już tak, jakbyście chcieli, w cenie 75 zł na Move i na gryonline.pl. Nie wiem, czy inne sklepy już oferują sprzedaż, czy jeszcze nie. Wiem, że te dwa już na pewno pozwalają ten preorder sobie kupić i możecie kupić zarówno wersję digital, czyli dostaniecie klucz na Steam, jak i wersję w pudełeczku, i dystrybutorzy zapewniają dostępność gry w dniu premiery 2
2 września tego roku. To by było na tyle z informacji. Ja się z Wami żegnam. Cześć.